Moi drodzy, pamiętam kiedyś takie słowa papieża Franciszka, który zwrócił się do młodych ludzi i powiedział, że w zasadzie to najbardziej mu żal młodych, którzy zanim wejdą na ring, to już rzucają ręcznik, czyli rezygnują z walki. Mówiąc najprościej, zaczynają grę od końca, grę jaką jest życie. Zaczynają ją od czarnej bili. I od razu je przegrywają. Dla tych osób, które grają w bilarda, wiedzą, że wbicie przed czasem czarnej bili jest końcem. Powinniśmy zaczynać od białej, czyli od dobrego rozegrania. A żeby nasze życie dobrze rozegrać, to trzeba wiedzieć, na czym je oprzeć. Na pewno bardzo ważna jest obserwacja. Kiedy patrzę na stół bilardowy, muszę rozeznać, którą bilę mam uderzyć najpierw. Myślę, że w takim rozeznaniu swojego powołania bardzo pomaga nam przede wszystkim osobista relacja z Panem Bogiem, rozmowa z Nim. Pytanie, Panie Boże, tak jak my pewnie zadawaliśmy sobie to pytanie. Panie Boże, czego Ty pragniesz? Czego Ty pragniesz ode mnie? A co ja mogę zrobić, żeby moje życie tak szybko się nie skończyło, żebym tak szybko się nie poddał?